Stary, no weź skumaj tego klauna. No dokładnie, wygląda jak jakiś klaun. Co za wstyd, nie? Trzeba go ubrać tak, jak z naszych wspomnień. Ja do końca nie pamiętam, jak on wyglądał. Pamiętam, że był fajny. To zróbmy, żeby taki był. Użyjmy nauki. Podpisz ten świstek, byśmy mogli zrobić wszystko swoim ciałem, umysłem i ewentualnie duszą. Dzięki, stary. Nauka. Porażka. Sukces. Komora ekstremifikacji. Co tam, uczniaki? Nazywam się B i uczę nauk ścisłych. Ścisłych? Że ty będziesz uczył ścisłych? Nawet butów nie umiesz zawiązać. Serio? Nie wiążę, bo nie mam sznurówek. Jak nie przestaniesz przeszkadzać, to wiesz, co cię czeka. Niewiarygodne. Doskonale. Tak. Czy moje drogie dzieci może mają do mnie jakieś pytanka? Czemu budynki są wysokie? Ile naleśników zjem naraz? Dlaczego niebo jest niebieskie? Brawo, gwiazdeczko. O tym dziś porozmawiamy. Nie, no błagam. Nawet dziecko wie, że niebo jest niebieskie, bo słońce odbija się od oceanu. Nie, chłopcze, źle. To niech nam pan wyjaśni. A po co mam wyjaśniać, skoro mogę pokazać? Magiczny naukowy autobus. Zapraszam do magicznego naukowego autobusu! Magiczny autobus. Kiedy w nauce nie ma nawet krzty magii? Uspokój się! Chcesz się doigrać? Nie. To wsiadaj, uczniaku, i poczuj tę magię! Dobra, gotowy ptak? Połączymy teraz nasze DNA. Prościutki zabieg. Supermoce Drozda? No, dobre pytanie. Lot, zbieranie ziarenek i kruszyn, atak dziobem, posiadanie mini szponów, no takie klimaty. Mała katastrofa w labo i supermoce są do wzięcia. Katastrofa. Zaraz popękają wam zwoje! Fizyka kwantowa jest dość skomplikowana, więc zaczniemy sobie od rzeczy naprawdę najprostszej. Superpozycji. O, ekstra! O superpozycjach to ja wiem wszystko. Patrzcie na mnie! Buja! Rzeczywiście, superpozycja. Hej, przyjaciele, a chcecie zobaczyć moją? Przestańcie! Ja tu do was z nauką, a wy mi tu jakieś dziwne pozycje! Jeśli superpozycje to nie są pozycje w stylu Batmana, to nas to nie interesuje! Ale gwarantuję, że zainteresuje, bo wytłumaczę wam te superpozycje zgodnie z interpretacją kopenhaską. Kopenhaga? Jedziemy do Danii? O, zawsze chciałam zobaczyć tę uroczą małą syrenkę. Kobieta ryba. A ja przepadam za kiszonymi śledziami. Kiszona ryba. No i mają tam ten strasznie fajny zamek Rosenborg. Siedziba rybnego króla. Uwielbiamy Kopenhagę! Całe miasto pachnie rybą. Nie jedziemy do żadnej Kopenhagi! Moja stopa w życiu nie postanie w tym rybiastym mieście! Czyli nie pojedziemy do żadnego miasta i nie będzie udawania superbohaterów? Nie! Czysta nauka! Skupcie się, proszę, bo to naprawdę bardzo istotne. Superpozycja to taki pomysł, że kiedy nie wiemy, w jakim stanie jest dany obiekt, zakładamy, że jest we wszystkich stanach w tym samym czasie. Jedynie poprzez obserwacje i dokładne pomiary możemy go ograniczyć do jednej jedynej możliwości. I co wy na to? Prawda, że szalony koncept? Wow! To niesamowite!
Ale co? Zrozumieliście? A gdzie tam? Wypowiadasz jakieś dziwne słowa i tyle. A mówimy wow, bo jesteś jeszcze bardziej nudny niż zwykle. Myśleliśmy, że się nie da. A tobie się udało? Co to za miejsce? Starożytne cywilizacje z wątą. Laboratorium. Robin chyba poszedł gdzieś dalej. Żeby przejść do dalszej części laboratorium, będziemy musieli zaliczyć 3 wyzwania. Pierwsze zadanie. Jeśli chcecie dobre zdrowie zachować, 5 metrów na sekundę macie wędrować. Czy to szybko? Ile metrów to szybko? Nie mam zielonego pojęcia! To bez znaczenia. Musimy iść. Już! Udało się! Jakie jest kolejne zadanie? To będzie proste jak drut. Stańcie na liczbie, przy której z wody jest lód. Bułka z masłem. 32 stopnie. Stój! To Fahrenheity! Jakie jest trzecie zadanie? Zawalić teraz nie radzę. Niech spocznie kilogram na tej wadze. Sufit ma się zawalić? To dla nas prościzna. Zawal się, suficie! Gwiazdko, klauna już nie ma. Teraz już możesz wyjść. Ej, ekipa! Nędzny klaun znowu stał się fajny. Trzymajcie go z dala ode mnie. Skumajcie! Ostatni śmiech. Bip, bip. Chory koleś. Nie wygląda mi specjalnie zabawnie. Ach tak? Pokaż, co umiesz, yo! Klaun próbuje mnie zamordować! Boże! Placek. O, to jakby dostał plackiem w twarz, tylko że fajniej. Mówiłem ci, że klauni są zabawni. Chłopaki, przecież tak nie może być. Okej, to jest trochę zabawne, ale bardzo złe. Aha, dobra dzieciaki, pouczymy się! A więc tak, słońce jest tutaj i oświetla swym blaskiem co tylko może, tak? Patrzcie, wypuszcza światło we wszystkich kolorach tęczy. I tak, mamy w tęczy kolor niebieski, prawda? Niebieskie promienie wyłamują się z tęczy i lecą do kuli ziemskiej, widać? I uwaga, zaprzyjaźniają się z powietrzem, podają sobie łapki i powietrze mówi tak: no co tam, cześć, czołem! Na co promienie te niebieskie, te tu mówią: tak, no cześć, jak miło, świetnie się trzymasz! I to tyle, dlatego niebo jest niebieskie. Przecież to jest jakaś jedna wielka bzdura. Co ty? Ja zrozumiałam. Cząsteczki unoszące się w atmosferze odbijają niebieskie światło. Które barwi niebo na kolor niebieski? Bardzo dobrze, dzieci. Ej, panie B, a niebo bywa czasem czerwone albo pomarańczowe? Jasne, już tłumaczę. W naszej tęczy mamy czerwony i pomarańczowy. I tak, kiedy słońce zachodzi, błękity też mówią pa, pa, bo muszą czasem odpocząć, prawda? Wtedy budzą się pomarańcze i czerwienie i witają się grzecznie i uśmiechają słodko i mówią: tak, 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 teraz my, tak! A, czyli teraz cząsteczki powietrza odbijają pomarańczowe i czerwone światło. Bo kiedy słońce zachodzi, promienie muszą przebyć dłuższą drogę. On nie mówi po ludzku! Przestań wreszcie przeszkadzać! Będzie znaczek! Musisz się zacząć zachowywać, młodzieńcze, bo znaczek poleci prosto w dziennik! Buu! Nie mówi się, że w dziennik, proszę pana, mówi się do dziennika. Nauczyciel powinien znać się na gramatyce. Ja to mam pecha. Dopiero myłem furę i już cała w ptasim bowie. Sorry,
Moja wina. Co się z tobą stało? I z jakiego powodu robisz mi na auto? No, chciałem sobie wszczepić supermoce. Zamieniając się w dużego kurczaka? No tak, nie wyszło to tak, jak planowałem. Czy teraz już rozumiesz, że supermoce są przekleństwem? To nie tak. To się nie liczy, bo... Chwila, moment. Śniadanie. Nie liczy się, bo nie dostałem supermocy. Chętnie bym ci dała jakąś moc. Po to, żeby dać ci nauczkę. Możesz mi dać moc? No oczywiście, że tak. Ale musisz być mocno przekonany, że bardzo tego chcesz. To znaczy tak. Robin! Co robisz z tymi naukowcami? Jak to co? Robin stara się pomóc nam zmieść jednostki imperialne z powierzchni Ziemi. Może zechcecie się do nas przyłączyć? Nigdy! Przemieniliśmy kolegę w naukowca. Myślicie, że z wami nam się nie uda? Nie jesteśmy na tyle mądrzy, żeby być naukowcami! Będziecie, jak tylko Robin przedstawi wam metodę naukową. Moi drodzy, opowiem wam co nieco o systemie miar nie opartym na długościach ciała. Robin, przestań! Przypomnij sobie, kim jesteś! Jesteś stopą, łyżką stołową, uncją i celem! Jesteś tak wyjątkowy jak każda z tych jednostek miar! Nie jesteś zwyczajny, ani praktyczny, ani przemyślany! Jesteś Amerykaninem! Ach, Tytani, co się stało? Ci okropni naukowcy wykorzystali metry do trików! Co? Zapłacicie mi za to, że chcieliście ujednolicić system miar! Ha, ha, ha! Naiwni ignoranci! Zniszczymy was naszymi metrycznymi ciosami! System metryczny może jest i lepszy w każdej sytuacji, ale nie w tej! Tytani, biec! Kto chce babeczki? Ale dobre! I już po drugie! Całe moje życie to kłamstwo! O nie, znowu on! Koniec tego dobrego! Wcześniej nie chcieliście mi wierzyć! Ale teraz nie będziecie mieli wyboru! Strzeżcie się! Oto prawda! No i? Hej, czyś ty kompletnie oszalał? A chodźcie, podejdźcie tu bliżej, to zobaczycie. Co znowu zobaczymy? Tak, bo myślicie, nie że tam coś jest? Hej, zdradzę wam w paru słowach, na czym polega mechanika kwantowa. Szczeliny zwie, dajesz je na płycie. Ekran też daj, ustaw go należycie. Co stanie się tu? Oto jest zagadka. Kwantowy trik, zaraz cię zatka. Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Nagle fala tu jest, dowodzi ten test. Na ścianie wśród, lecz wie też, że malusieńka tak, tycie tak, niepodzielna cząstka ta. Raz falą może być, a czasem wcale nie, nie. Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Więc patrz i zacznij obserwację. Nie wiesz dokładnie, kto tu ma rację. Wytężaj oczy więc z całych swych sił. Choć elektron często jest, falą też był. Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Puść elektrony przez otwory dwa. Co ci to da? Co ci to da? Ojej, teraz to wszystko jasne! Nie byłam świadoma istnienia świata na poziomie atomowym, a tu proszę! Nasz świat jest o wiele bardziej skomplikowany niż przypuszczałem. Czyli ktoś tu miał rację. Może rzeczywiście żyjemy w jakiejś takiej matriksowej symulacji. I sprawdziła się przy okazji moja teoria. Najtrudniejsze teorie naukowe najlepiej wyjaśnić w piosence.